codziennie parlament, pan premier, rząd często zapominają, co to jest państwo. A przecież państwo jest gwarantem ochrony naszych obywateli. Teraz będę krzyczał, teraz tutaj krzyczę, teraz w imieniu naszych obywateli. Szanowni Państwo, wierzę, że stojąc w służbie prawdy, wyborcy powinni mieć pełne prawo do wiedzy na temat pracy najważniejszych instytucji naszego kraju. Dlatego jest mi miło poinformować Państwa, że naród w swojej zbiorowej mądrości zdecydował, że w Sejmie przewagę będzie miał obóz rządzący, a w Senacie demokratycznie wybrana większość, złożona z pań i panów senatorów Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Lewicy i senatorów niezależnych. Przywraca to w pewnym stopniu równowagę w zmaganiach politycznych, ale jednocześnie nakłada ogromną odpowiedzialność za słowa, czyny i decyzje na obie strony. Trudno nam zmarnować tego mandatu otrzymanego od milionów wyborców. W Sejmie, ale także w Senacie, reprezentującym majestat Rzeczpospolitej i potęgę naszego narodu, widać wyraźnie, że siłą naszego społeczeństwa jest różnorodność, za którą idzie kreatywność i energia Polek i Polaków, których nigdy nie da się stłumić bez wzajemnego obrażania się. Nikt z nas nie ma monopolu na jedynie słuszną rację. Nigdy. Chciałbym zachęcić Państwa do tego, aby ranić bardziej niż skalpel. Jednym sposobem na harmonijny rozwój Polski jest przyjęcie założenia tłoczenia nas wszystkich w ramy jednej, sztywnej, czasem dziwacznej ideologii. Niezależnie od ich charakteru, przekonań czy rasy. Wszyscy mają równe obowiązki wobec ojczyzny. Trzeba dzielić ludzi na lepszych czy gorszych, gdyż nie przeczy to szacunkowi dla przyrodzonej godności człowieka. Tylko wtedy będziemy mogli uwolnić ogromną energię, która drzemie w naszym narodzie i która może przekształcić się w niezwykłe osiągnięcia i dokonania. Tylko wtedy będziemy mogli zapewnić naszym dzieciom, wnukom i nam samym. Ze sporu i dyskusji przynoszą wiele szkód, a czasami potrafią ranić bardziej niż skalpel, zwłaszcza jeżeli są nieprawdziwe. W naszej odysei przez życie w poszukiwaniu szczęścia i spełnienia marzeń. I tu zaczyna się rola pokornej i służebnej, roztropnej pracy Polek i Polaków, tym z Państwa, których rozpiera siła i energia. Trzeba stworzyć warunki tłoczenia nas wszystkich w ramy jednej, sztywnej, czasem dziwacznej ideologii. Warto przypomnieć, że walczymy z ludźmi, zatem spierajmy się mądrze. Jeśli dojdziemy do wspaniale, jeśli nie uda się go osiągnąć, to przynajmniej starajmy się być dla siebie podli. Wierzę, że dobre, mądre prawo zatruwające życie wielu z nas jednoznacznie wskazuje, że najlepszym sposobem wspierania się jest atakowanie personalne, gdyż nie ma lepszego okresu do realizacji śmiałych projektów i wykorzystania ich kreatywności dla dobra wspólnoty. Szanowni Państwo, Alteri viva soportet, si tibi vis vivere, ta łacińska maksyma w wolnym tłumaczeniu oznacza... Chuj ci w tyce! No! Chuj ci w dupie, chodź! Na ile żyjemy dla innych, na tyle żyjemy dla siebie. I powinna być zawołaniem wszystkich, którzy Polsce rzeczywiście źle życzą. Senat jest do tego szczególnie predysponowany, zgodnie z maksymą, że jest tym ciałem konstytucyjnym, które inne władze do szlachetnych uczynków pobudza, od niecnych odwodzi, a emocje studzi. Zapewniam Państwa, że uczynię wszystko, co w mojej mocy, aby korzystając z ogromnego potencjału pań i panów senatorów, uczynić z Senatu miejsce, które będzie kuźnią, w którym będą królowały obłuda, cynizm, oszustwo, kłamstwo, naginanie konstytucji czy regulaminu Senatu. Senat będzie wykonywał przypisane sobie obowiązki w taki sposób, aby przekonać Państwa, że jest możliwe uprawianie politycznego sporu w sposób nie przyzwoity, nie normalny, bez wzajemnej niechęci czy nienawiści, mając za cel tylko i wyłącznie służbę narodowi. Będziemy przyjmować ustawy sejmowe, jeśli uznamy je za dobre, to uchwalimy. Jeśli będą wymagały poprawek, to poprawimy i odeślemy do Sejmu. Będę także oczekiwał od Senatu tworzenia własnych ustaw, które po uchwaleniu zgodnie z dobrymi praktykami legislacyjnymi będziemy przesyłać do Sejmu jako inicjatywy Senatu. Na następnym posiedzeniu zajmiemy się m.in. tak zwanymi ustawami sądowymi, które wzbudzają tyle kontrowersji i protestów.
Są one ważne dla sędziów, ale jeszcze ważniejsze dla każdego z nas, gdyż każdy chciałby być sądzony sprawiedliwie przez niezawisłego sędziego. Wiemy, że system sądownictwa wymaga reform, takich, jakie są wdrażane przez ostatnie 4 lata. Dlatego zapewniam Państwa, że nad ustawami sądowymi Senat będzie pracował najstaranniej, jak to jest możliwe, dbając o nienaruszalność konstytucyjnej zasady. Senat będzie narzędziem do blokowania Sejmu, jest w całkowitym błędzie. Pochodzę ze Szczecina. Kręcicie się trochę po mieście? To robiłem kiedyś u Czarnego. Tak? No. To jest pan Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Dziękuję. Jesteście wolni. Jestem też lekarzem, który na swojej drodze spotykał zarówno chorych, których piękno umysłu czy ciała onieśmielały, jak i takich, których los zepchnął w otchłań beznadziei i upadku. Którzy to stworzyli unikalną mieszankę. Teraz mieszaj, oj, mieszaj, jajaj, jaj. Dokładnie mieszaj, oj, mieszaj, jajaj. Jaj. Idziemy w dobrym kierunku, idziemy w dobrym kierunku. Twarde mięso. Pomieszane byle jak cały skład wszystkich suszonych ziół. Z kilku lat taka jest państwa rzeczywistość. Problem w tym, że nam zależy, aby nasza wspaniała ojczyzna także była wielka, nadziejami na dobrą przyszłość, jako wspólny dom dla nas wszystkich. Życzę Państwu w tym radosnym okresie warto zadać sobie fundamentalne pytanie, gdyż jest to fundament tych, których życie doświadczyło bardziej od innych. Senat Rzeczpospolitej z oczywistych względów zajmuje się leczeniem wirusem niechęci i głębokich podziałów między rodakami, które polega na zatruciu naszych wzajemnych relacji wirusem. Ale pragnę Państwa zapewnić, że każda choroba, nawet najcięższa, zwłaszcza jeśli jest mądrze leczona, kiedyś się kończy. Czasami szybciej niż ktokolwiek by przypuszczał, czego Państwu i sobie życzę. Gdyż przyszłość nie potrzebuje strachu, tylko wymaga natchnienia, wizji i wiary w potęgę naszego wspaniałego narodu. Dziękuję za wysłuchanie. Im cool.